Piłkarze Lecha Poznań do treningów mieli powrócić 5 stycznia, ale ta data uległa zmianie. Powód? Sami sobie to wywalczyli na boisku, bo wygrali zakład z trenerem Maciejem Skorżą, że jeżeli będą na pierwszym miejscu na koniec roku, że jeśli wygrają ostatni mecz z górnikiem Zabrze, to wówczas e, nie wrócą do treningów 5 stycznia, tylko 7 stycznia, więc jakby korzystają z tych urlopów. Gdy te się zakończą, cały zespół przejdzie badania i testy wydolnościowe. To jest e, no takie wskazanie dla trenerów, dla sztabu szkoleniowego, na jakim etapie wytrenowania są poszczególni piłkarze, e, żeby potem dostosować już indywidualnie pod każdego piłkarza. E, Ewentualne obciążenia treningowe już w trakcie przygotowań. Przez kilka dni zespół trenować będzie na miejscu na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. 11 stycznia drużyna wyruszy do Turcji. Zgrupowanie odbędzie się w tureckim Belek. Od 11 do 23 stycznia 12 dni pracy tradycyjnie już na riwierze tureckiej, tradycyjnie w Belek, tym razem inny hotel, w którym będą stacjonować lechici. Inni będą także rywale. Rok temu kolejowż mierzył się towarzysko z Szachtarem Doniec, Dynamem Moskwa, Bandir Masporem i Radem Belgrad. Teraz będzie to zupełnie odmienny zestaw. Piąty zespół Ligi Czeskiej, czyli Bani Gostrawa, później 18 stycznia miał być tradycyjnie już jak co roku mecz z Szachtarem Doniec, czyli z uczestnikiem Ligi Mistrzów, natomiast Ukraińcy zmienili plany i ostatecznie będzie to lider Ligi Macedońskiej, czyli drużyna FK Szkupi. 20 stycznia jest mecz z zespołem, który po raz pierwszy w historii zdobył Mistrzostwo Gruzji czyli z Dynamo Batumi i 22 stycznia na koniec zgrupowania zespół MS Mura. Następnie Lechici powrócą do kraju, gdzie 29 stycznia w próbie generalnej przed wznowieniem rozgrywek zagrają z Miedzią Legnica. Choć jesienią Lech prezentował się z bardzo dobrej strony, eksperci dostrzegają konieczność wzmocnienia rywalizacji na kilku pozycjach. W podejściu rognę, w środek obrony jest taką pozycją, na którą trzeba zwrócić uwagę i szukać tutaj zawodnika. Myślę, w Ostatnich, z ostatnich informacji, które tutaj dobiegają, też Jakub Kamiński, który wiemy, że zostanie do końca, ale skrzydłowy, który być może prędzej później odejdzie też na tą pozycję szukałbym. No i napastnika, bo zawsze tych napastników jest tutaj duży deficyt. 6 lutego Lech zagra na wyjeździe z dziewiątą w tabeli ekstraklasy Krakowią.